Siemanko, Dmiał Kolektor i Tomasz w premierowym odcinku otwierania saszetki Czerwiec 2014-2015. Właśnie dzisiaj do mnie do sklepu już doszedł box, właśnie poszedłem zobaczyć, czy już są te karty, no i właśnie były. No więc co, kupiłem jedną saszetkę i co, zobaczymy jak to wygląda. Mamy na saszetce Snydera, GC i Sancheza. Oprócz tego zobaczcie, ile mamy. 363 karty podstawowe, 150 bazowych, Club Bages 1 na 2,5 paczki, Master 1 na 2,5 paczki, Defensive 1 na 6, Rising Star 1 na 6, Fan Favorite 1 na 7, One to Watch 1 na 7, K Players 1 na 10, Expert 1 na 16, Internet 1 na Stars 1 na 16, Game Changer 1 na 19, no i tu jakaś Lade Simai 1 na 19, Double Trouble 1 na 35, Oficer Ball 1 na 50, Trofeum 1 na 50, Invent coś tam, nie wiem, 1 na 60 i Legenda 1 na 100, więc naprawdę wygląda saszetka. Jeżeli chodzi o karty, to naprawdę bardzo tutaj jest dużo specjalnych rodzajów, więc naprawdę super. Więc co, przechodzimy może do otwierania. Więc przydadzą się nożyczki. Otwieramy. Nożyczkami wezmę. Zobaczymy, co mamy w środku. Saszetka otworzona, pierwsza na moim kanale. I jedziemy. Pierwsza premierowa. Chyba tak łatwo nie wyjdą te karty, coś czuję. O jest. No się trzeba namęczyć. Oki, mamy już te karty. Superamsko wyglądają. Już widzę, jest specjalna. Zostawiam może na koniec, od razu w koszulkę. Jest specjalna karta. I jedziemy z bazóweczkami. Mamy tak. Wilshera, Joe Harta, Debussy, mamy AS Monaco, dwie karty specjalne mamy, wierzycie w to? Mamy z AS Monaco Joao Moutinho, mamy jakiegoś, jakąś kartę specjalną, nie wiem do końca o co chodzi, i tu jest jeszcze druga specjalna, tak, druga specjalna, dwie karty specjalne, dwa Defensive Rocky. Więc super, mega. Jest to Filip Helander i do tego Gary Cahill. Więc super ransko, naprawdę. Saszetka naprawdę super się prezentuje. Mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem kart. A w saszetce jest ile? Ja nie wiem, nie doczytałem chyba. No chyba powinno być sześć kart, nie wiem, czy się coś pozmieniało. Więc naprawdę super karty. W ogóle ogólnie inaczej wyglądają, dużo inaczej niż z zeszłego roku. Tutaj mamy jakieś mastera. Mastery no już się nie świecą to w edycji 2013, więc tak naprawdę trzy karty specjalne trafiliśmy w jednej saszetce. Więc naprawdę super. Trzy super karty Defensive Rock, Master i Defensive Rock. Także super. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmiku. No myślę, że będę zbierał te karty. Także to tyle w tym filmie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.